2019 roku zmieniły się przepisy, które regulują ilość dzieci w klasach, w szkołach specjalnych. Zostało zmniejszone z 8 do 4, co spowodowało, że potrzebowaliśmy dwa razy więcej miejsca na to, żeby szkoła funkcjonowała. No i w związku z tym od pewnego czasu trwają przygotowania dla tylko części młodzieży uczęszczających do zespołu szkół specjalnych. Pracownie, które są przygotowane przy ulicy Torowej, tutaj w zespole kształcenia praktycznego, które będą dedykowane dla tych dzieci, dla tej młodzieży, która będzie kontynuować naukę po szkole specjalnej, ale nie ma możliwości kontynuowania tej edukacji w szkołach branżowych. Czyli będzie to szkoła przygotowująca do pracy, przystosowująca do pracy, trochę przygotowująca do samodzielności, bo w zależności o których dzieciach będziemy mówili. I koncepcja usytuowania tej szkoły jest związana z tym, że tutaj są pracownie, w których młodzież będzie mogła odbywać naukę. Pomoc kucharza jest tutaj fenomenalnie rozbudowana, pracownia gastronomiczna, czy pomoc ogrodnika. Są ogrody, są tereny, gdzie będzie można ćwiczyć i przygotowywać. Też przygotowujemy kolejne zawody, na przykład pomocnik stolarza czy ślusarza, i tutaj te pracownie się znajdują. Budynek jest w trakcie realizacji drugiego etapu remontu. W budynku będzie od września funkcjonowała szkoła specjalna. Mieszczą się tutaj kilkanaście pracowni, które zostały przystosowane dla uczniów z różną niepełnosprawnością. W obiekcie jest również sala gimnastyczna, która również została przystosowana dla osób niepełnosprawnych, toalety. Budynek posiada również nowe windy, podjazd dla niepełnosprawnych. No i kolejnym etapem będzie wyposażanie tych sal, a także wykonanie ocieplenia i elewacji budynku.